Halo, halo, siemaneczko, jesteście z nami, z tej strony Wójcio, rozpoczynamy nowy odcinek Matki Rosji Krwawiącej, wspaniałej, brutalnej gierki, która jest po prostu przekosmiczna. Odblokowano, jak widzicie, nową arenę, na arenie, z której nikt nie wychodzi. Ścieki, jest wilgotność, śmierdzi jak w dupie, pełno tam szczurów, a wy chcecie tam wracać, co z wami? Genialna gierka jest. Przypominam, jest dzisiaj ze mną, tak samo. Moni, cześć dziewczyny, dzięki, że mnie wspieracie, bo gierka nie jest łatwa. Rozpoczynamy. Wczytywanie. Postać. Vlad jest urodzonym liderem o przenikliwym politycznym umyśle. Jako wojujący komunista poświęca sprawie całe swoje życie. Choć jest pacyfistą, zrobi wszystko, by osiągnął swój cel. Uhuu! Vlad to niezły wariacik. Lecimy. Rozdział drugi. Ty jesteś chyba w więzieniu? No tak, chyba tak. Zaczynamy. A co to jest za młotek jakiś? Młotek, który podniosę i rozbije główkę najbliższym przeciwnikom. Tą ścianą, on jest rozbijany na tej ściany, widzisz, żeby przejść. Co to za mutanty? I trzymają tego typka. Odes w mordę. Ci goście właśnie wyszli ze ściany, jak jakieś niemiłe szczury. To więzienie, to jeden wielki cholerny cyrk. To jest więzienie. Tam pisało pieprzony, no ale tego nie chciałem przeczytać. Nie debile, to hotel czterogwiazdkowy. Słuchajcie, my tu rządzimy, to wszystko co musicie wiedzieć. Dobra, zdejmijcie spodnie i stańcie w kolejce jak reszta. Ty, no oni ich tutaj normalnie rypią w tyłek, to są więzienni gwałciciele. Brać ich, nie damy się złoić, co wy, chłopaki, nie ma takiej opcji. Lejemy ich, dziewczyny. Dobrze. Pamiętajcie, żeby wysysać na bieżąco z nich narkotyk. Kto to? Hej! Dzięki, myślałem, że już po mnie. No, gdybyśmy ci nie uratowali, to byś miał przełojony... Byś miał złojony tyłek, kolego. I serio, wiecie, jak zrobić dobre wejście? No wiemy, w końcu to drużyna Wójcia. Ta stuczka ze ścianą, jak jakieś krety. Słuchaj, ziomek, nie po to tu jesteśmy. Szukamy najbliższego wyjścia. Tak jak wszyscy tutaj. Co za niefart, że udało wam się wyjść ze swojej nory tylko po to, by władować się w ciupę. Nie wspominając już, że połowa więźniów będzie się mścić za pobicie tych gości. Za pobicie tych ruchaczy? Więzienie tuż nad laboratorium, co to za pomysł? Tak czy siak, nie mamy już wyboru. Musimy znaleźć stąd jakieś wyjście. Laboratorium? Dobra, słuchaj, jeśli odprowadzicie mnie do stołówki, myślę, że będę w stanie zapewnić wam wejście do bloku więziennego. Po tym zostanie tylko pokój wizyt, razem może nam się udać. Dobrze więc, i tak nie mamy wyboru, możemy iść. Lecimy! Trzeba odesłać trochę narkotyku z tego trzęsacza. Nie, on nie da się z niego jednak chyba. A, da, bo ty użyłaś. Ja mam pełny i dlatego nie mogłem. O, więźniowie! Jesteśmy w rosyjskim więzieniu. Trzeba bronić tego, żeby go nie pobili. Tak. Zobaczcie, bo oni go chcą złoić. Cały czas mają na niego chrapkę. Odsysaj. Odsysanie już zrobione. Ja na razie nie odsysam, żebyście wy miały dostęp do życia. Ale wjechały bomby. No, dobry nam idzie. Dobrze, pamiętajcie, żeby ich bić leżących jeszcze. Ja sobie zażyję. Trochę. No i odestałem sobie z tego grubasa. Dobre jest, powiem wam, ten system w grze odsysania narkotyków. Dobre. Z tych leżaków. Zostaw naszego koleżkę, co tu chciałeś? Oni tu normalnie golasy chodzą, ty, nie wstydzą się. Noże w więzieniu? Taki rynsztunek? O, zobacz, ja też go dźgnąłem, od razu zjechał. Fajnie jest, jak nożem zaatakujesz, to wbija mu nóż pod żebro i od razu umiera. Typowe więzienna akcja, nóż pod żebro. Wspaniałe. Co
Przechodzimy. Przechodzimy. Pamiętajcie, bronimy naszego koleżki, bo już jest nieźle pobity. Tak, nie wiem. Co on mi kajdanki chciał zapiąć? Zostaw go. Jejku. Dobrze, dostałem sobie. Pamiętajcie o bronie głównie tego naszego gościa. Zapraszam, dziewczyny. Bronimy, bo jak on zginie, to będzie na bank mission failed. Kunda przykana. Lejemy, lejemy, zobacz. Oni się głównie na niego zanoszą. Już wystanę na kotek i lecimy dalej. Tutaj więzienna siłownia. O, z nożami znowu, chłopaki. O nie, chciał mu wsadzić kosę pod żebro temu naszemu kumplowi. To ja wsadzę jemu. Dostał. Dobra, ja sobie teraz zażyję narkotyk. A sobie to wystam. Łączyłem sobie to wzmocnienie. Kolejny. Zobaczymy, co teraz z nim porobię. Zobacz, ojej! Wow, dobry to jest. Warto z tego korzystać jednak. Tylko to właśnie, można użyć narkotyku jako życie, albo jako wzmacniacza. To jest dwa, ja wolę jako życie. R2 to wzmacniacz, a L2 to jako życie. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, nóż sobie wezmę. Będzie trzeba go komuś wsadzić pod żebro. Wiesz, jak ładnie wchodzą, jak w masło. To zobacz. Więzienni ochroniarze. Od tej jednego wolno. Elegancko. Ja tylko zabijam z 10 na raz. Kontrolujcie życie. Borys ma trochę mało życia. Wiem, próbuję sobie tej odmowy z kogoś wyskać, ale co nikogo tutaj nie widzę. Okay. Tomfy! Co to? Pomóżcie tu naszego koleżkę leją. Stłukli go, leży pobity. Ale jeden mu. Ktoś ma L1? Jezu, musiałem sobie wyssać narkotyk, żeby mu podać. I mam teraz pustą strzykawę i mało życia jeszcze tylko. Biorę kosę. Wsadzę pierwszemu lepszemu pod żebro za tą akcję. Temu grubasowi. Nie można z niego nic odessać. Co bym? Styk. Strażników to nie ma co odsysać, bo oni nie ćpają. A ja widziałem tylko jednego, który tak? Odsysa. Od tego można było odsysać. Bo nie żyje. A tutaj serce też ma mało bardzo życia. Ja nie mogę wam się nauczyć, ja też mam. Kurczę dziewczyny, no ja nie będę wszystkich ratował swoim życiem. Wójcie. Ile ja mogę sobie odebrać? Zobacz, i kolejną. Źle do to chodzę. Wójcie też się żygał. Musi tutaj ktoś wy... Dobra, jechać. Bo ja już nie żyję. A tutaj to no jakie tu dużo przyszło. Masakra. Nie ma nas. I bo jaką mamina. Zabili nas. No nie do otwarcia. Przejdźcie każdy z trybów fabuły, aby odblokować aktywne areny trybów starcia i przedstawienia. Naciśnij option. Jeszcze jeden podjazd. Widzowie, wspierajcie nas. Dajcie suba, dajcie lajka. To może pozwoli nam to przejść. Pijemy tych strażników. Jest ich strasznie dużo. No nie pokonacie tak łatwo. Czy może ktoś mnie odnowić?
Za chwilę Bero. To po co wchodzić w największe zagrożenie? Zobacz, otwiera nam te i przechodzimy dalej. Udało się, zwędziłem breloczek jednemu z tych strażników. Zaczekajcie chwilę, dawno tego nie robiłem. Jeśli nacisnę tutaj, czekajcie, nie, cholera. Kod czerwony, awaria systemu elektronicznego. Niech cały personel natychmiast uda się do bloku więziennego. Dobra, zażyj życie i odeślij sobie z tego ruszacza jeszcze. Niech to szlak, przepraszam was przyjaciele z dziupli. Razem udać się do powrotnego. Nie mogłam tego zrobić. On się wystraszył i uciekł. Pobieranie próbki, mózg wroga rozsmarowany na ulicy nigdy nie wywoła drgawek. Jeśli nie macie zbyt dużo nekro, lepiej unikajcie miażdżenia głowy. Nekro! Lecimy, tłuczemy. Zobaczcie jaka jest tutaj zadymka. Pamiętajcie, jak ktoś to załączy sobie moc i z mocą ich. Dobra, ja załączam też moc. R2. Wjeżdżam w nich na ostro. Tutaj nie ma, chłopaki. Chcecie? O, już druga runda to chyba na łapie już coś idzie, lepiej klikamy. No nie wiem, była porażka. Pamiętajcie o odsysaniu. Jest, załączam moc i znowu chłopaki, lejemy was. Ja nie mam w ogóle życia. To musisz odsysać, w ogóle nie odsysasz. Nie ma kogo odsysać. Dobra, załączam moc, bo tak to nie poradzimy sobie. Ja jestem tam L1, ja? Bero, jeszcze nie możemy od ciebie nie udaje nam się jeszcze ciebie... No bo przeszkadzają. Tak, przeszkadzają nam bardzo. Ratować. I życie, wujku. No ja teraz nie mam prawie w ogóle sam. Ja też mam. Jak nie, jak Borys ma prawie całe? Ja mam. Jedynie. Trzeba z nich odestać jak upadną. Odsłałam jeszcze. A nic nie mieli w sobie. Nie ma z kogo wysysać. No nie, jest słabo, ja zaraz polegnę. Wolno tutaj odessać. Dobrze, ja sobie odessałem. Dobrze. Nie bijcie ich tak, żeby nie wypadali z rundy czasem. Widzisz, bijesz ich przy samej mapie i wypadają z rundy i nie wiadomo, czy co z nich jest. Dobrze. O, ten ma tą fę. On może mieć coś do odessania w sobie. Dobra, ja wiem, co z niego, bo ja tu... O, ja... Tak, rusza się, mówiłem, że on ma. Pamiętajcie, żeby czasem brać trójkąt, żeby wjeżdżał cios tak jak u mnie, to elegancko wjeżdża cios na wątrobę. Dobrze. I tutaj... Skarżę. Czekaj, ja sobie odesłałem. Jakiś alarm. Alarm cały czas, że próbujemy się wydostać. Cały czas chcą nas obezwładnić. Dobra, jak jest brać w te laski do rajki? Kółko. O, chyba na mnie. Bero, lepko mnie, bo ty masz najwięcej życia. Dobrze. Wysysałem sobie. Ja chcę zrobić niego wysysać. No to wysysaj. Dobrze, zażyjcie życie, przecież macie, musisz zażyć. Nie wiem, jak to wiem, to ja też... Kurczę, naprawdę, ci antyterroryści to są nieźli. No dużo ich jest. Bardzo dużo. Ale nieźle, wiesz, uniki robią. Próbujemy tych, żeby nam się udało.
Naprawdę nie jest łatwo, wspierajcie nas, zostawcie suba, zostawcie lajka, dzięki. I oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku. Lejemy tych konfidentów. Słuchaj, mogliśmy przegrać z więźniami, mogliśmy dostać w ryja od więźniów, ale nie od konfitur. To prawda. Musimy ich pokonać. Ała. Ktoś z was zjechał? Moni, tak? Ja bym chciał sobie tu odesłać. A ja mogę. Nie, ty ją uratuj, bo masz więcej życia. No ja nie mam prawie w ogóle znowu, kurczę. Ty sobie dodaj, jak masz dwa zapasowe, a masz mało życia. Niektóre z was sobie doda. Wsparcie, wasi ziomale ledwie żyją, a wy macie jeszcze trochę nekro. Uzdrowcie ich, podając im narkotyk natychmiast, zanim będzie za późno. Pamiętaj, przyćpaj, a będziesz zdrów. Na tym polega matka Rosja krwawiąca. Jak jeszcze nie polega, ja ten się mi daje. Dobra. Tak, można nawzajem sobie podawać. Znaczy, Vero. Możesz dać jej. Podaj ci. Jej daj, nie mi. Dobrze. O, widzisz? O, dzięki. No, a dobre, dobre. Co tu się dzieje? Nie mówcie tylko, że boss. Znowu wszyscy się zżygaliśmy. Co tu się dzieje? Te wizje. I co to do cholery za stwór? Gablotka z pistoletami. W nią pistolety! Mamy broń palną! Jesteśmy tutaj przy kozakami! Nikt do nas teraz nie podjedzie! Bierz klamkę, nikt nie podjedzie. Dawaj. Chodźcie. Ja mam klamkę, nikt do mnie nie podjedzie. Klamkę? No, pistolet. Tak się mówi na niego. Nie wyrzucaj. Broń Boże, oszalałaś? Z klamką jesteś bezpieczna w takiej dzielnicy. To wy jesteście tymi królikami doświadczalnymi. O, widać, że to jakiś Brutus. Parszywe psy prosto z tego obozu robaków. Sam jesteś robakiem. Ty wiesz o tym wszystkim? Nasze porwanie, laboratorium, więzienie, jesteś w to zamieszany, śmieciu? Nie z własnej woli, ale tak. Kazałem im was wykastrować i zakończyć ten nonsens, nauczyłoby was to pokory. Moi więźniowie, wiem jak sprawić, by przestali myśleć o bzdurach takich jak ucieczka. Ale kim oni są do cholery? Kto za tym stoi? Ha, 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 nie sądzicie chyba, że... Wam to powiem, szczeniaki. Jak przyjdą po was i posprzątają ten bałagan, zorganizujemy dla was przytulne gniazdko. Śmiało, dajcie mi tylko... Jakiś laser. To jest przez laser. Uważajcie na ten laser. Pamiętajcie, że macie klamki. On podniósł moją. Ja dostałem z tego laseru. Ja już nie mam tamtych klamki. No też z tego laseru? Nie. A ja? Już spróbuję, to nie jest takie łatwe. Jak się w ogóle strzela? Dobra, a odpaliłem dwóch. Odpaliłem. Nie, no straszliwa akcja tutaj się dzieje. O, no, nie jest takie łatwe. Dawaj. To jest boss. Znowu jest Wład. Dobra, musimy jeszcze raz zjąć klamki. Dobra, teraz mamy, zobaczcie. Mamy trochę soku, narkotyku. No, mamy. Znowu ta wizja tego mutanta. Co tu się dzieje? Czym dzieje wizja? Bierzemy klamki. Widziałyście, że jak się strzeli w tego strażnika, to od razu urywa mu głowę. To jest Magnum 44. Jednym nabojem zabija człowieka. Używajcie broni, używajcie kwadrata, nie stoicie jak... Dobra. No co ty robisz? Już. Kwadratem się strzela. Wiem, no to używajcie kwadratu, gdzie naprawdę. Oj, Vero. Dziewczyny. To wy jesteście tymi królikami, zobaczymy. Kto tu będzie się śmiał ostatni. Szczeniaku. Dawajcie, lecimy z nim, lecimy z nim! Lecimy! Zobaczcie, od razu jak dostajesz ciało, to widzicie, co się z nim dzieje? Już go nie ma. Zobacz, teraz nie ma z nami szans. Jest załamany. Ode mnie to wyłapał kulę teraz. Trzeba strzelać, ile się tylko da. Pamiętajcie, patrzcie na życie, za życie narkotyk. Jak coś.
Zjechałem. Trzeba go bić. Strzelać do niego. To chyba jakiś boss. Znaczy to jest boss, okropny boss. Pozamiata nas, on jest okropnie trudny. Zobaczcie, wyłapał w sobie tyle dziur. Ty jesteś straszny mutant, no. Szkoda, że to jest bratobójczy ogień. Chcecie pokonać swoich znajomych? Aktywujcie bratobójczy ogień z menu opcje. Nie ma to jak dobra atmosfera. Nie, nie będziemy tego aktywować, bo nawet nie możemy sobie z niemi poradzić. Ja od razu wam mówię, że teraz załączam R2 i wjeżdżam w niego z trybu berserkera. Ja też. Nie będzie tak. Żygałem się nie po to, żeby teraz znowu przegrać. Oczywiście biorę pistolet. Ja też biorę. I biegniemy. Mamy pistolety, lecimy, lecimy z tym Brutusem. Pierw to prosto ostrzał, prosto w niego, bez teregieli. Ja mu przywalczyłem z Pesterkera. To ja też za chwilę z niego przywalę. Ja to samo, tryb Pesterkera. To on przebiegł to z niego. Ja nie żyję. Dobra, dzięki. Nie wiem, czy to będzie trzecie podejście. Chyba nie mogę. Strzelamy w niego, strzelamy na ostro. Dobrze, dostał kulę! Yeah! Zobaczcie, wypluł flaki. Szmato, giń. Trzeba się stąd zmywać, zanim strażnicy się pojawią. Dobrze, niech ta szmata gryzie piach. Zdobyto trofeum wąż. Dziękujemy wam za bycie z nami. Zapraszamy do zostawiania subów, lajków, pozdrowionka dla was. Dziękuję, że z nami jesteście. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrówki, bajo!